Poniedziałek minęła 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak wspominaliśmy wcześniej na portalu, tegorocznych obchodów miało nie być. Honor miasta postanowiły uratować władze samorządowe oraz kibice Lecha Poznań. Dokładnie w południe na cmentarzu parafialnym pod mogiłą powstańców złożone zostały wieńce przez burmistrza Wrześni, wicestarostę powiatu i przedstawicieli Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. W tym roku uroczystości są skromne. Pan tu jako przedstawiciel Urzędu Miasta, jako burmistrz złożył kwiaty. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego wyłączyło się w tym roku. Co pan na ten temat sądzi? Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony w ogóle tymi informacjami, bo dowiedziałem się o tym chyba wczoraj czy przedwczoraj. Wiceburmistrz Grzyśkowiak pojechał na obchody do Poznania, tam jest takie centralne wielkopolskie obchody i tam składa w imieniu Wrześni, gminy Września kwiaty, a my postanowiliśmy zrobić to, co nam było możliwe, czyli złożyć pamiątkowe kwiaty w tą rocznicę pod pomnikiem, ale już trudno było coś teraz na szybko organizować, bo było za mało czasu, a poza tym nie warto chyba tego robić tak byle jak. Wrześnickie Towarzystwo Kulturalne od lat kultywuje pamięć o naszych przodkach, pamięć o powstaniach, organizując chociażby 2 maja marsz do Sokołowa. Nie zapomnieliście też o powstańcach wielkopolskich? No oczywiście, każdego roku delegacja od nas, to jest od Wrześnickiego Towarzystwa Kulturalnego, jest przy mogile powstańców. Tak było, zanim jeszcze powstało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. O tym żeśmy pamiętali. No i chyba to wszystko. Robimy to, co proszę nam jakieś sumienie nakazuje i przychodzimy, niezależnie od tego, czy ktoś tam organizuje, czy nie. A jeżeli jesteśmy tu razem z delegacją Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa, to dlatego, że dowiedziałem się, po prostu zadzwoniłem, że o której godzinie jakieś te obchody są. Jak patrząc na przestrzeni na wszystkie nasze powstania, które w Polsce były, jest to pierwsze i jedyne wygrane przez Polaków powstanie, o którym się w Polsce bardzo mało mówi. Pamiętamy najbardziej my Wielkopolanie o tym powstaniu i warto to przypominać, to powstanie. Warto kultywować tradycje i warto społeczeństwu mówić, że Wielkopolanie w 1918 roku tym zrywem niepodległościowym pokazali, że można powstania w Polsce wygrywać. Dokładnie o 17.30 na ratuszowej wieży kibole kolejarza odpalili race świetlne, które zwieńczyły akcję rocznicową Stowarzyszenia Wiara Lecha. Drugi rok z rzędu kibice ze Stowarzyszenia Wiara Lecha w tym roku w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim zorganizowali akcję upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie. No myślę, że mimo wszystkich zakazów raca jednak jest symbolem takiego kibicowania na stadionach. No i w ten sposób chcieliśmy przypomnieć Wielkopolanom o tym jedynym wygranym powstaniu. U nas były akurat 2 race, ale na terenie całego Poznania było około 800 tych rac odpalonych na najwyższych budynkach. No i tak jak we Wrześni, w różnych miejscach Wielkopolski też były po kilka rac odpalonych. Race to nie tylko co przygotowaliście przed powstaniem, przed rocznicą wybuchu powstania. Tak, w tym roku przygotowaliśmy okolicznościowe banery. Gdzieś we Wrześni też był rozwieszony baner, nie wiem czy był widoczny. I przygotowaliśmy flagi powstańcze, które, znaczy historyczne flagi powstańcze. Były do nas, u nas dostępne w sklepie Fanatic Style. We Wrześni było około 60 flag i tak jestem też ciekaw, bo chciałbym się przejść po mieście, ile tych flag faktycznie wisi, bo zeszły wszystkie, a zainteresowanie było dużo większe, no troszeczkę przerosło nasze oczekiwania. Trochę inaczej było w gminie Nekla. Tutaj o powstańcach pamiętają zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe.
co było widać na ulicach miasta i wsi. Uroczystości rocznicowe zawsze odbywają się pod pomnikiem powstańców na Nekielskim cmentarzu. Na początek parę słów o pomniku. Proszę Państwa, znajdujemy się na cmentarzu parafialnym w Nekli, gdzie w zbiorowej mogile pochowani są powstańcy wielkopolscy z kompanii Nekielskiej. Większość z nich poległa w bitwie pod Szubinem na Kujawach. Pomnik powstał na początku lat 20. XX wieku, tuż po powstaniu. Niestety oryginał się nie zachował, został zniszczony we wrześniu 1939 roku po wkroczeniu niemieckich okupantów do Nekli. W 1945 odbudowano pomnik, ale w nie takiej formie jak teraz go widzimy. W obecnej formie został odrestaurowany dwa lata temu na 90. rocznicę powstania. Jest on trochę zmieniony w stosunku do tego przedwojennego, ponieważ na bocznych tablicach, które zostały dołożone, są wymienieni wszyscy powstańcy z okolic Nekli, którzy brali udział w powstaniu i nie zginęli w powstaniu, a także bojownicy z Nekli, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, bo jak wiemy, bardzo duża część powstańców wielkopolskich na zawołanie dowództwa wojsk polskich w 1919 roku wyruszyła na front wschodni, również w tym mieszkańcy Nekli i okolic, którzy zginęli w tamtym czasie. A minut po 13:00 burmistrz Nekli, sekretarz gminy oraz wiceprzewodniczący rady oddali hołd powstańcom wielkopolskim. Przede wszystkim należy spojrzeć na to tak, że nasi dziadkowie czy nasi pradziadkowie mieli całkowicie inne problemy w czasie swojej młodości. My dzisiaj możemy się szczycić wolnym krajem. Oni oczywiście musieli o ten kraj wolny walczyć, czy to podczas zaborów, czy później podczas wojen. Także wydaje mi się, że przede wszystkim należy chociażby raz w roku, w rocznicę, czy to powstania wielkopolskiego, czy jakichkolwiek innych powstań, upamiętniać tą chwilę i oddać symbolicznie cześć naszym przodkom, dzięki którym możemy dzisiaj w tym wolnym kraju żyć.